Witajcie! No słuchajcie, deszcz pada od samego rana. To jest taki lipny deszczyk, ale jest jednak i na ciągnik jechać bez kabiny to najmniejszego sensu nie ma, więc dzisiaj niestety nie będę mógł pojechać w pole i zrobić to, co zamierzam od paru dni, właściwie od samego przyjazdu, jak przyjechałem, czyli tam orkanowanie i tak dalej. Fajnie, dzięki wam wszystkim za rady odnośnie tego orkanowania, talerzowania bądź też glebogryzarką przejechania i następnie obrócenia tego wszystkiego, czyli pługiem przejechać porządnie głęboko i na to wysiać wszystko. Znaczy jeszcze zanim wysiać, to wiadomo, że trzeba będzie jeszcze bronami przejechać po tym oraniu, bo na takie coś to się nie da zaorać. No ale mimo wszystko nie ma szans, żebym teraz pojechał, bo się nie da. Żałuję, że wczoraj mimo niedziela była, ja wiem, że to się w niedzielę nie robi, ale mogłem właściwie wyskoczyć, bo była fajna pogoda do przejechania, a tak będę musiał czekać, aż to się wszystko uspokoi. Tymczasem co? Tymczasem coś po prostu podłubię w domu jak należy. No i jeszcze taka sprawa, że właśnie tutaj może bym się za tego zetora trochę zabrał, ale zobaczymy jak to pójdzie, bo próbowałem tą półosią dźwignąć, ale to jest trochę ciężkawe. Zobaczymy. No mniejsza z tym. W każdym razie jeszcze a propos zaczepienia orkanu. Rzeczywiście ja sobie tam podjadę ciągnikiem na linkę jakoś, na sznurek czy cokolwiek. Taki sznurek w cudzysłowie oczywiście. Podniosę to do góry i jakoś tam sobie podstawię. No ale to są rzeczy, które no, w taką pogodę raczej nie ma szans. Nie ma szans jak robić. Aha, właśnie, bo miałem jeszcze powiedzieć o tym filmie od Przema. A propos montażu tych tulei. Dzięki Miłosz za to, że mi pokazałeś ten film, bo ja szukałem tego i takiego w tym stylu nie znalazłem, a tu się okazuje, że Przemo ma taki fajny właśnie film. No i pojadę do sklepu zobaczyć, czy taką pastę uszczelniającą do cylindrów będę mógł kupić u nas w sklepie. Jeżeli nie tej firmy, to zamówię sobie przez internet i wtedy jak przyjdzie ta pasta, to zabiorę się do montażu tej tulei. Mam nadzieję, że wszystko się uda po kolei złożyć. Także to w tym temacie tyle, a za chwilę jakiejś roboty zaraz sobie poszukam takie, żeby móc w domu robić i zabiorę się do działania. No i słuchajcie, człowiek nigdy nie wie, co go w życiu spotka. No i teraz przyszło mi być kominiarzem. Taką linę zawsze wożę ze sobą w samochodzie, od paru lat nie wiem po co, ale ją wożę. Dopiero dzisiaj ją otworzyłem pierwszy raz, 30 metrów. Tu znalazłem stary krzyżak od czegoś, nie mam pojęcia od czego, rozwalony. Ale to będzie mi służyło za ten młot do przepychania komina w łaże na dach. Dobra, mam nadzieję, że wszystko widać. I przy okazji mam nadzieję, że się nie zrypię stamtąd. Ale akcja, słuchaj ta. Jedną ręką oszalał, się nawet nie trzyma niczego. Dobra, widzicie, tu się lekko dymi, bo piec jest pełny. Wczoraj napaliłem, ale nie chciało liść. No zatkane jest kubany. Zrobiłem film od spodu. W ogóle komin będę robił, słuchajcie. Zaraz pewnie pójdzie cały. Dobra, zadzwonię do kominiarza, bo to bez sensu. Ale nie będę tego nagrywał. No dobra, trochę się dymi, słuchajcie. Ale jak powiedział kominiarz, nic się nie powinno stać. Co najwyżej dym wyleci. Ja jednakowoż się odsunę.
O. Ewidentnie zatkany, widzicie? O. Już go udrożniłem. Zobaczymy go do końca. O, znowu coś. O. Znowu. Ale kurczę, widzicie? No i takie jest właśnie życie rolnika. Chłop musi wszystko umieć. O ty dziadu. No niestety. Dobra, dobra. Nie z takimi rzeczami człowiek sobie radził. To sobie z kominem nie poradzi? Kurczak, sznurek. O, już koniec? Dobra, to jest koniec. Teraz by mi się ten sznurek nie porypał. W sensie nie poplątał. To ja go tutaj na piorunochronie powieszę. O. I tutaj też. Bo tam on już jest i tak już. O. No i zmieniam komin, słuchajcie. Bo jak widzicie, on tu się kiedyś palił, jest popękany w środku też. Zmieniam go na rurę żarową. A ponieważ to jest 200, to montujemy tutaj, bo rozmawiałem właśnie z kominiarzem, 160, bo tak policzył względem pieca, że 160 jest dobra. No to jak jest dobra? O, już jest na dnie, czyli komin wyczyszczony. Można iść na dół i sprawdzić. O. No i takim klamotem to zrobiłem. Dobra. Teraz. O, teraz te sznurki tutaj, żeby nikt nie potentegować. Ale to one się już i tak potentegowały. Będę musiał to rozplątać wszystko, widzę. O. No i z tym. Dobra. Zawiążę to z powrotem. No i co? A chcielibyście zobaczyć, jak wygląda tutaj ten teren z dachu? Nie słyszę. No dobra, no to jak chcecie, to wam pokażę. Tylko zawiążę ten sznurek tutaj dookoła. Bo będzie mi inaczej kiepsko zejść z tym. No i co ciekawe, jeszcze jeśli chodzi o komin, słuchajcie, nic się nie dymi teraz, czyli tam coś tam. No ale zaraz zobaczymy, bo otworzę piec i zobaczymy, co się stanie. Dobra, wracamy z powrotem. Muszę ten sznurek i tak rozciągnąć cały, bo on się tu jest poskręcany, a jak jest poskręcany, to jest bida. Bo nie o to chodzi, żeby był poskręcany. Ale
ale się przydał. No widzicie, to są właśnie takie rzeczy, że warto w domu mieć różne graty, bo nigdy nie wiadomo, co się przyda. I trzeba właśnie kupować to linkę, to jakieś, nie wiem, coś. I jeżeli chcecie się tak jakoś, zresztą co ja będę tłumaczył chłopu, chłop ma wszystko w domu, co potrzebuje w danej chwili. Położę na razie tutaj, a tymczasem pokażę wam, jak wygląda okolica. No to patrzcie, tu są lasy, tam są lasy wszędzie, tu są lasy, tu są lasy, tam po horyzont lasy, wszędzie, słuchajcie, lasy. Pozdrawiam od razu wszystkich sąsiadów, którzy mnie oglądają, moje filmy. Niektórzy nie chcą się zdradzić, dlaczego oglądają i w ogóle, przepraszam, dlaczego, głupie pytanie, że oglądają. Ale w każdym razie wiem, że ktoś tam czasami wejdzie na film, no to teraz przy okazji będzie mógł zobaczyć, jak wygląda tutaj okolica dookoła. No wszędzie lasy. Można powiedzieć, że mieszkam w lesie, tu mam najbliżej, bo 100 metrów do lasu. No i często chodzę tutaj też na grzyby, sprawdzam co i jak, co słychać. No a to jest to Andrzeja Pole, co właśnie wysiał tego szmego owego przężyto. Zobaczymy, jak mu wyjdzie. No całkiem fajnie, pole ładnie zrobione, tam też dwa kawałki, nie wiem. Ten jeden trójkątny jest na pewno jego, ale tamten ostatni to nie wiem czy też, ale w każdym razie i tak. Dobra, zobaczymy, czy do tego filmu jeszcze coś dołożę, ale jeszcze, no może tak, bo jeszcze chcę zobaczyć, czy dym pójdzie z komina. Także zaraz wracamy. No, dym wychodzi, mam nadzieję, że widać. Także komin przetkany, wszystko w porządku. I co wam mogę powiedzieć, jak tu sobie siedzę na dachu? Że jeszcze, jak byłem tutaj na tym dachu parę lat temu, nie wiem, ze 3 lata temu, ostatnio, to miałem cholernego pietra, żeby tu wejść. Mi się nogi trzęsły, jak nie wiem co. A teraz sobie siedzę jak w wygodnym fotelu. Poczekam jeszcze tutaj, popatrzę, żeby mi się to przedmuchało, bo coraz ten dym widzę, coraz lepiej idzie. Czyli jest dobrze, ale lepiej jeszcze sprawdzę, żeby coś tam nie było, jakieś niespodzianek, których bym nie chciał. Czyli w piecu się rozpala, to jest dobrze. No i co wam powiem. Także człowiek im starszy, tym... No właśnie. Sam jestem ciekawy, tym mówi się, tym głupszy. Ale to tam różnie bywa. Może i prawda, może i nie. Nie o to chodzi. W każdym razie jakoś tu sobie wlazłem. Siedzę sobie na tym, na dachu. O tu. Tu sobie siedzę. Tu mam ten cały internet na tym drugim kominie, ponieważ mam dwa kominy w domu. Jeden zupełnie nieużywany, ponieważ tam miał być pierwotnie kominek, a potem poczytałem trochę o tych kominkach, że to takie jest właściwie fubździufanaberia, bo nie bardzo one mają taką dobrą funkcję użyteczną, tylko bardziej ozdobną. Chociaż są kominki wysokiej klasy, które potrafią i ogrzewać dom i się pali w piecu, ale byłem też u kolegi, słuchajcie, który miał właśnie kominek w domu i miał czasami problemy, że mu po prostu cały dym szedł na chatę i to cała taka robota do kitu, co mu się bardzo nie spodobało. No i stąd po tych doświadczeniach od kolegów i znajomych doszedłem do wniosku, że właściwie te kominki są mi niepotrzebne, nie będę robił. No ale komin został. Komin został, ani razu w nim nie było palone, nawet piec tam nie stoi. No ale kto wie, może po prostu postawię tam piec drugi, bo mam drugi piec taki zapasowy, podłączę go do sieci i niech sobie będzie, no bo to będzie tylko koszt podłączenia, trójnik zamontowanie w centrali, trójnik założyć z zaworem kulowym i sprawdzać, czy ona zalać wodą, niech sobie stoi, w razie czego w każdej chwili, gdyby była jakaś awaria, zamykam jeden piec, otwieram drugi i jadę sobie z koksem. Słuchajcie, tam na końcu widzę jakiś ciągnik z białym dachem, wy tego nie zobaczycie, bo kamera nie pokazuje takich rzeczy, ale ktoś tam coś dłubie i robi, no i chyba się przejadę zobaczyć, kto to tam dłubie i robi, bo kto wie, może ten ktoś by mi wszedł tam z tym, jeżeli to jest duży ciągnik i zrobił tą robotę tym dużym ciągnikiem, która jest dla mnie ważna. O, zobaczcie, coraz lepiej się pali w piecu. Także mam nadzieję, że tam wszystko będzie w porządku. Coraz to idzie
coraz to idzie lepiej. No w każdym razie jadę tam, zobaczę, bo w tej chwili już nie pada i kto wie, może się wybiorę na pole i zrobię z tym porządek. Tymczasem kończę dzisiaj ten film, taki trochę o różnych rzeczach. Widzieliście, z samego rana padało, nie mogłem wyjść, ale teraz już się trochę lepiej zrobiło. Zobaczę, pojadę na pole, mam jakieś 5 km, więc zobaczę, czy tam się coś dzieje, czy tam jest, czy tam pada. Będę w każdym razie coś wiedział, bo na razie pogoda się robi, że tak powiem, pyszna. O, patrzcie, tu w piecu się pali już na całego, tam nic nie trzeba robić, ale ciekawe, dlaczego się pali. Muszę tam szybko zejść do piwnicy. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!